Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz i dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj będziemy oglądali najlepsze, pęcie względne, memy Cyberpunk 2077. Jako, że gra okazała się bardziej zabugowana i memiczna niż ludzie się tego spodziewali, no to powstało mnóstwo, ale to mnóstwo śmiesznych obrazków i filmików, które dzisiaj chętnie wam pokażę. Mati jest super, kitwa jest czaderskie. Insta w opisie. To są te wszystkie przeróbki związane z kreatorem postaci. Nie wiem w zasadzie czemu oni to zrobili, ale mnie to bardzo bawi. Pokazuje, że o, patrzcie, tutaj chciałem powiększyć, a wyszło zmniejszone. Że został stworzony przystojny Skalmar. Widziałem jeszcze wersję z tym dziadkiem z memów. Nie pamiętam, jak on się nazywa, Harold chyba? Nie pamiętam dokładnie. I jeszcze z Elonem Muskiem. Jak znajdę, to jeszcze pokażę w tym odcinku. To w ogóle jest Squidward On. Taka specjalna zakładeczka. Śmieszne. Czas na jakiś śmieszny meme filmik. PlayStation jest jak głośne. Coś związane z PlayStation 4. Boże, ale tak dostali oklep za to. Tak po łbie. W ogóle, jak dobrze jest to zrobiona ta przeróbka. W ogóle, spójrzcie na to, czekajcie, na to. Nawet aż tak nie widać, że to zostało wklejone tutaj. Jest zblurowany, taki cień pod spodem. Zajebiście, to wygląda jakby... Boże, jak on się nazywał? Ryan Gosling, tak? Był w pomieszczeniu z plakatami Cyberpunka. Fajne. Fajne. No, to też jest takie troszkę sad. Devowie CD Projekt Red renderujący penisa 1 i penisa 2 zamiast tworzyć, a raczej kończyć grę. O, bez kitu. Nie wiem, czy słyszeliście, ale któryś właśnie z pracowników CD Projekt Red napisał na forum, że to nie jest błąd, że nigdzie poza kreatorem postaci nie widać tego członka, którego sobie tam stworzyliśmy i że tak powinno być. I to oznacza tylko jedno, że był to element czysto marketingowy i stworzyli to tylko po to, żeby ktoś mógł napisać w internecie: Ej, bo jak tworzysz postać w nowym Cyberpunku, to można sobie penisa zrobić dużego albo małego. I to tylko po to. To jest w sumie smutne. Tutaj mamy memika z samych błędów w zasadzie w grze, bo nie wiem, czy ktoś z was zauważył, ale jak oglądacie filmik związany z memami z Cyberpunka, to pewnie wiecie, co się w grze dzieje. Właśnie nasz główny bohater, jak idzie spać we własnym domku, to kładzie się tak bokiem na łóżku. I potem jeszcze widziałem jeszcze jednego mema, ale to zobaczycie sami. O co chodzi? Czemu oni to zrobili w taki sposób? Nie mam pojęcia. Ale kładzie się bokiem. To jest kolejne wyjaśnienie tego, w jaki sposób śpi nasz główny bohater. Właśnie w taki sposób. Jeżeli ktoś nie wiedział, to jest jedna z możliwości. Ale jest jeszcze kilka. I moim zdaniem to jest... Któraś z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Tutaj jest wytłumaczenie, o co chodzi w ogóle. On się kładzie, scena wygląda w taki sposób i tutaj są możliwe sytuacje. Albo śpi w ten sposób, albo w ten jest jednym z moich ulubionych chyba. Albo wyjmuje ręce, w końcu jesteśmy w świecie Cyberpunka, jest taka możliwość, chowa sobie ręce, kładzie je dalej i ta kamerka tutaj obserwuje. No i tutaj zwinięty w taką kulkę, ale do tego musiałby być bardzo rozciągnięty, nie wiem, czy takie możliwości są. Tutaj faworyt dzisiejszego odcinka, podpis to jest, kiedy spotkanie na Zoomie się kończy, będę musiał zablurować. No, niestety jestem zmuszony schować pewną część. Możecie się domyślać, i to też jest błąd, bo chyba tego nie powinno być widać. Tak jak to tłumaczył jeden z pracowników wcześniej, o tym mówiłem. Czemu to było widać? Czemu było widać pana Peniora? Nie wiem. Tutaj kolejny relatable mem. Co? Meme, mamy peceta. Czekaj, mogę wytłumaczyć. PlayStation 5 4K 60 FPS. Ja mam tylko 1080p.
też mam tylko 1080p. Nie mam, znaczy możliwość mam, ale nie mam wtedy takiego sprzętu, żeby w 4K grać. PS4 Pro, Xbox One X, 60 FPS-ów. Ja dostaję tylko 30. Znaczy dostaję, tutaj nie pasuje, ale ja mam tylko 30. No i PS4 i Xbox One. Macie po prostu... Jezu, jak ja to tłumaczę, to mnie aż skręca w środku. Czemu ja to tłumaczę? O, wy macie w ogóle FPS-y? No to dosyć smutna sytuacja. Nie wiem, czy słyszeliście, ale PlayStation Store wycofał możliwość kupienia Cyberpunka. I jeżeli macie, to macie, ale jedyna opcja kupienia tego na PS4 to jest chyba wersja pudełkowa i na store już się nie da. I to jest dosyć takie wow. Mocno polecieli. Jeżeli gra ciągle crashuje i ma jakieś ścinki, wszędzie są bugi, no naprawdę nie ma się co dziwić. I teraz memem samym w sobie jest to, że powstała specjalna wersja konsoli pod Cyberpunka, która nie jest w stanie uciągnąć Cyberpunka. To mnie bardzo ciekawi. Jak to jest? Co nam obiecano? Co dostaliśmy? Co dostali gracze z konsoli? Jak powstało to zdjęcie Keanu Reevesa? Czy to jest prawdziwe zdjęcie? Czy to jest przeróbka? Czy to jest zupełnie ktoś inny? Nie mam pojęcia. Może do jakiejś roli musiał tak przybrać na wadze. Nie mam pojęcia. Ale no tak to wygląda niestety. To też smutny relatable meme. Cyberpunk 2077. Advertised. Jako ładny burger. Released. Jako smutny, spłaszczony burger. Chociaż ja powiem wam, jak gram na kompie, to poza jakimiś takimi wizualnymi bugami typu dobra, czasami jakiś NPC robi T-pose, albo nie wiem, z dupy się pojawi samochód gdzieś w powietrzu, albo samochód wpadnie kurwa do Hadesu, to w zasadzie nie miałem crashy żadnych. Miałem jeden crash w dniu premiery tylko, podczas tworzenia postaci. Stworzyłem postać, kliknąłem OK, i wywaliło mi grę. I musiałem tworzyć ją na nowo i już nie wyglądało tak samo jak za pierwszym razem. Ale tak nic mi się nie wypłaszczyło, jak to oni gadają. A to też śmieszne. Nie miałem pojęcia, że Tyler One jest w Cyberpunku. Patrzcie. Bez kitu, to jest Tyler One. Napakowany. Karzełek. Wszystko się zgadza. PC players complaining about Cyberpunk 2077's performance. Console players. Tak, a ciekawostka tutaj taka od razu mi się rzuca na myśl. Jest misja w Cyberpunku, która nazywa się Pasja i polega na mniej więcej czymś podobnym. Nie będę wam spoilerował, bo to jest odcinek z memów, a nie odcinek z ciekawostek, więc tutaj nie będę wam rzucał. Jest misja, gdzie chłop musi, nie powiem wam, haha, myśleliście, że wam zdradzę, ale jednak się powstrzymałem. Już byłem blisko, byłem tyle odpowiedzenia, o co chodzi, ale nie powiem. Śmieszny mem. Kolejne tutaj porównywanie Keanu Reevesa z jakimś koleżem, który ma brodę i długie włosy. Ale muszę powiedzieć, że ta broda jest niemal identyczna. Mój Boże, ten wąs jest praktycznie taki sam. I brak zarostu w tym miejscu. Taka broda. Włosy też. To wygląda jak cosplay. To wygląda jak cosplay Keanu Reevesa. Może Johna Wicka bardziej cosplay. A może tak być. Może dokądś zmierzam? Może, że jestem mądry? O, i tutaj jest super urywek. Jak wygląda gra na PlayStation 4? To, uwaga, jesteście gotowi? Zaczynamy. The greater the risk, the bigger the bounty, kids. Or so they say, but you're gonna... Przepraszam, nie spodziewałem się tego sam. Co tu się... To mi się szczerze nie zdarzyło. Takiego błędu nie miałem. W cutscenkach zdarzało się czasami, że jedna postać robiła coś innego. Takie rzeczy mi się zdarzyły. Takie się zdarzyły. O, nie, takich na przykład... takich nie miałem. No, chcę być bardziej upływowy, prawda? Im bardziej się położysz na motorze, tym szybciej jesteś w stanie pojechać. On sobie wziął to bardzo do serca. Aż sobie złamał 4 żebra najprawdopodobniej. O Jezus! Dobra, z kręgosłupem też nie jest najlepiej. A z karkiem? Nie wiem. O. No i tak.
Jeżeli ktoś z was ma Playkę 4 i Cyberpunka, dajcie znać, czy jest naprawdę aż tak źle. Bo ja widzę ludzi, którzy tylko narzekają. Bo ja mam PS4 zwykłe, nie mam Pro. I myślę, że jakbym grał, to bym się popłakał. Nawet tyle byłem od kupienia wersji na PS4. Bo mówię sobie, może pogram po prostu na konsoli, będę sobie siedział przed telewizorkiem i grał na właśnie na dużym ekranie. No ale z drugiej strony pomyślałem, chwila, PS4 nie ogarnie 4K. I dlatego zdecydowałem się kupić na kompa. Poza tym kompa mam mocniejszego niż PS4 10 tysięcy razy. Dlatego też wybór był w zasadzie oczywisty. I wyobraźcie sobie, linię czasową, w której ja jednak kupuję to na PS4. Przecież popłakać się idzie. Regina Jones, when she hasn't called or sent you a new message for 1.9 seconds. Tak jest, tak jest. Szmata dzwoni do ciebie przy każdej możliwej okazji. Siomo, cyberpsychozo, mordeczko tutaj. Koordynaty wysyłam, wejdź w załącznik. Albo słuchaj, mam dla ciebie super samochód do sprzedania, wejdź tam. No, nie zamykaj się morda, nie mogę już z nią wytrzymać. Naprawdę, dzisiaj, przed tym jak nagrałem ten filmik, grałem w Cyberpunka i robiłem wszystkie questy w Westwoodzie, jak to było, Jezu, no w tej północnej części, tam gdzie Maelstrom jest głównym gangiem. Zrobiłem wszystko, żeby Regina Jones zamknęła w końcu mordę. Ale jednak nie dostałem achievementa za zrobienie wszystkich rzeczy. Tak samo mam na Badlandsach wszystko zrobione, a nie mam achievementa. Wow, zrobiłeś wszystkie misje na Badlandsach. Nie wiem czemu. I tak, oto kończy się pierwszy odcinek z memów. Czekajcie, jak to robi PewDiePie i Admiroz? Nie, czekajcie, źle, bo to musi być widać. Kurczę. Jak on? Meme review, tak? Dobra, więc odcinek się kończy. Ja też, więc elo.